Brera. To taka dzielnica w Mediolanie, zaraz obok słynnego teatru La Scala. Tu nawet można się domyślać, skąd Skoda wzięła nazwę Scala. Teatr, spektakl, film. I to czeski! Fani teorii spiskowych z pewnością będą zachwyceni, mogą pogoglować i podzielić się wynikami swojego śledztwa w komentarzu. My dziś jednak nie o skali, ostatnio skala przecież pojawiła się na kanale, a o Brerze. Maszyna, którą entuzjaści motoryzacji znają i myślę, że szanują. Tym bardziej jak mamy sześciocylindrową benzynkę pod maską. Może już nie Busso, ale 3,2 litra skonfigurowane z napędem na wszystkie koła Q4 oraz z manualną skrzynią biegów. Ten piękny i wyjątkowy samochód został mi udostępniony przez samochodowyekspert.pl. Link znajdziecie w opisie filmu. Przyjrzymy się tej bryce z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. Alfa Romeo Brera to ogólnie taki dość mało spotykany samochód. Wyprodukowano mniej więcej 20 tysięcy sztuk. Żeby wam to zobrazować, no to na przykład, no nie wiem, ostatnio zakończono produkcję Audi R8 i R8 wyprodukowano 25 tysięcy sztuk, także większe prawdopodobieństwo, że na drodze spotkamy R8, a nie Brerę. Auto jest bardzo spokrewnione oczywiście z Alfą Romeo 159, jednak są to krewniacy, ale jest to bardzo zmodyfikowany wóz. Bardzo zmodyfikowany względem oczywiście 159. Przede wszystkim 25 cm krótsze nadwozie, chyba 17 cm krótszy rozstaw osi. Jak widzimy, proszę bardzo, jest to takie coupé, można powiedzieć, no hatchback, no trzydrzwiowy hatchback o coupé takie. Otwiera się tutaj klapa z szybą, no i po prostu jest dostęp do przestrzeni, no ale coupé, powiedzmy już. Tutaj może czas na dwie dziwne ciekawostki w stylu Petrolhead number one. Co Alfa Romeo Brera ma wspólnego z Polonezem? Tak jest, Giugiaro. Brera oraz Polonez zostały zaprojektowane przez Giugiaro, mam na myśli pierwszego Poloneza. Powiem wam, Brera nawet ma coś wspólnego z Lublinem. Polonez, Lublin, ale nie jest to żaden fake. Pod maską tego samochodu pracuje silnik holdenowski, chociaż przerobiony przez Alfa Romeo, ale holdenowski. I w Lublinie też można było spotkać benzynową jednostkę od Holdena. Jednak Lublin, no średnio mi się podoba, a Brera, no jak najbardziej, jest no wyjątkowa, niesamowicie ciekawa. Ten tył tutaj jest największym kotem, no przecież ten samochód, no zobaczcie sobie nawet na tym nagraniu, jak on tutaj stoi. W ogóle fajna okolica. Przy trochę to nawet wygląda jak jakiś taki włoski koncept. A patrzcie, ten egzemplarz wyprodukowano w 2006 roku, więc ma on już 18 lat na karku. 18 lat. Przód też jest tutaj bardzo charakterystyczny, bardzo długie. Tutaj są w ogóle zwisy, przedni czy też tylny. Przedni chyba jest dłuższy nawet, no jest strasznie długi. I mordeczka jest tutaj też bardzo charakterystyczna, łudząco podobna jest do tej w Alfie Romeo 159. Jednak w Alfie 159 grill, ten centralny, to Scudetto to się nazywa, jest inny, chyba dłuższy, o ile dobrze pamiętam, takie dotąd. Jak się na ten wóz patrzy, widać od razu, że mamy do czynienia z czymś takim wykwintnym. Powiedziałbym jak pizza, bo przecież jest to włoski samochód, ale w sumie pizza zbyt wykwintna nie jest. Ja lubię pizzę, lubię włoskie makarony, lubię Włochy, lubię Brerę. Z tyłu cztery duże, prawdziwe końcówki układu wydechowego. Proszę bardzo, tak tutaj wystają, są fajnie wpasowane zderzak. Od razu za tymi wlotami widać tłumiki. Bardzo ciekawe lampy, nie ma tutaj jeszcze żadnych LEDów, ale też takie dymione, ładnie tutaj nawiązują do przednich lamp. Też takie ringi, chromowane ringi są wewnątrz. Czarny spoilerek. Aha, jest tutaj przecież Skyview, tak to się nazywa, czyli mamy tutaj panoramiczny dach. Lusterka też widzę zupełnie inny niż w Alfie 159. Jeśli chodzi o koła, zobaczcie, taki samochodzik, a ma tutaj, no nie wiem, długość chyba 4,4 metra. Felgi raptem 17 cali. 225x50, chyba to są bazowe felgi w ogóle do Brery, ale bardzo ładny wzór. Patrzcie, 17 cali to niewiele, a jakoś się tutaj, myślę, odnajduje spoko. Dobra, zaglądamy do środka, od bagażnika zaczniemy. Proszę, tak wygląda kluczyk. Scudetto takie. Alfie Romeo 159 nie było tutaj żadnego przycisku, z tyłu też trzeba było otwierać z kluczyka bagażnik. W polifcie jednak przyciskało się emblemat i klapa z bagażnika się otwiera. Nie jestem pewny, jak to jest w Brerach, ale możecie mnie uzupełnić w komentarzu.
Tutaj troszkę taki burdelik mój. Alfa Romeo to nazwijmy, to taki artystyczny nieład. Bagażnik za duży nie jest, 300 litrów, ale tu w sumie no co. Brera to jest następca GTV Alfa, a w GTV przecież też nie było zbyt dużego bagażnika. Brera oczywiście występuje też w odmianie Cabrio, wtedy to się nazywa Alfa Romeo Spider po prostu. Zmieniareczka CD. Tutaj mamy w ogóle takie progi jakby. Tu jakby jakiś subwooferek był, no ale już nie będziemy tutaj zaglądać. Tutaj w ogóle nie słucha się radia przecież, jak jest 3,2 litra pod maską benzynowy. Taka półeczka, szyba. Dobra, zamykamy. I Alfa Romeo Brera, my będziemy bagażnik oglądać. Wejdziemy do środka. Drzwi z przodu. Proszę bardzo. Ładny dźwięk. Chromowana klamka jest, ona olbrzymia. Drzwi mam bez ramek. Skoro Giugiaro, to szkoda, że w Polonezie tak nie zrobiono. No i wnętrze. Konfiguracje kolorystyczne wnętrza w Alfie mogły być różne. Postaram się znaleźć zdjęcie, ale jedna była taka szczególnie specyficzna, jakaś taka niebiesko-beżowo-różowo-fioletowa, jakaś taka, kurczę. Jednak w naszym egzemplarzu, no myślę, że klasycznie z zewnątrz, srebrne auto, no i w środku takie szaro-czarne wszystko jest. Proszę bardzo. Fotele elektryczne z pamięcią, podgrzewane. No, a te tapicery, takie to wszystko, takie grubaśne te skóry się wydają, takie twardsze troszeczkę. Chociaż fotel sam w sobie ma tutaj pod tą skórą gąbki miękkiej. Emblemaciki Alfa Romeo. Z tyłu oczywiście nie będę się tutaj wpychał. Proszę. O, fotel nawet odjeżdża. To jest miejsce dla pasażerów, jest podłokietnik tej dywaniczki. Jeśli chodzi o boczek drzwiowy, no to co? Tutaj jest miękko, skórka. Tutaj jest miękko, ale plastik. I tutaj już jest miękko też. No to jest takie plastikowe, ale wygląda trochę jak aluminium przez te główki śrubek tutaj. To za to jest prawdziwe aluminium. Tutaj w ogóle ten fragment, o, jest obszyty w skórze. Wyraźne przeszycia. Tu taki schoweczek nawet. Nie, nie jest miękko wykonany, a tak wygląda, jakby był. Od wewnątrz jest w sumie. Zamykamy. No i widok z perspektywy kierowcy. Wydawałoby się, że widoczność będzie tutaj kiepska. I w zasadzie jest kiepska tylko do tyłu. Kierownica normalna, trójramienna, bardzo ładna. W ogóle były te kierownice też bez multifunkcji. Tutaj multifunkcja jest. Ale tak tutaj centralnie ten klakson jest umiejscowiony, że aż zasłania troszeczkę nam liczniki. Odpalimy sobie. O, tak się odpala. I trzeba przytrzymać ten guzik. Nie można przycisnąć, albo nie odpali, przytrzymać. Ach! Uhuhu. Ale cuore sportivo aż poczułem. Mam nadzieję, że wy też czujecie klimat cuore sportivo, szczególnie jak widzicie tą deskę rozdzielczą skierowaną ku kierowcy, taką skupioną nawet. Proszę. Troszeczkę takie mini Ferrari. Te wszystkie okrągłe wlociki, okrągłe tutaj tarcze analogowe oczywiście. Zwróćcie uwagę, że jest tutaj po włosku napisane olio, aqua, benzina. Nie wiem, czy dobrze ostrość to złapała. Deska rozdzielcza jest miękka tutaj. Tutaj już twarda. Tutaj aluminium. To jest w ogóle też prawdziwe aluminium, te wszystkie dekory. Także bardzo spoko. System multimedialny. No, system multimedialny to trochę widać tutaj lata po nim. Tak jak pierwsze telefony z kolorowym wyświetlaczem. No, nie, to jakiś 16 chyba kolorowy jest po prostu. Tak mi się wydaje. Trip A, trip B, w ogóle trip A, jak tutaj jechałem, 10,6 to jest super zużycie paliwa jak na ten samochód, super niskie w sensie. No, takie rzeczy. Nawka, to by trzeba było tutaj płytę włożyć. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. Manualna skrzynia biegów, gałęcjuszek, ale zobaczcie jak ładnie tutaj jest owinięty wręcz skórą i na taki klipsik jest to zatrzaśnięte. Pięknie, fajny taki detal, ale fajny. Przyciski, zamykanie, otwieranie, kontrolę trakcji i od awaryjnych. Zobaczcie, niezużyty w ogóle jest ten przycisk, mimo że ta Alfa Romeo w ogóle nie ma zużycia. Cyk, tutaj jest kieptacka, tutaj podłokietnik i co ciekawe, tutaj mamy przycisk do otwierania bagażnika. W ogóle w tym miejscu jest dziwnie. Uchwytów na kubki jako takich tutaj nie ma, ale nie wiem, no tutaj są niby, ale tutaj puszki raczej chociaż może by się zmieściły takie 0,33, nie wiem. Może liczniki, o, żaróweczka jakaś tam. Proszę bardzo. W 159 mi się wydaje, że trochę inna czcionka jest tutaj liczników, ale nie pamiętam już. Tutaj maneteczki, trip, jakieś takie.
Tutaj jeszcze jest menu dodatkowe. Co prędkość, limit jakiejś prędkości. W wersji TI mi się teraz przypomniało, że chyba deska rozdzielcza była w skórze i tutaj góra. Na pewno w Alfie 159 tak było w wersji TI. Wiesz, z drugiej strony, czy tak na pewno? Chyba tak. Możecie poprawić mi w komentarzu. Alfisti? Nie alfiści, tylko alfisti. Jak są entuzjasta Alfa Romeo, to alfisti się nazywa. Skyview. Też mamy tutaj taką roletkę. Możemy sobie zasłonić. Odsłonimy. O, w pełni. Jest to kawał daszyska. Tempomacik, manetka tempomatu jest tutaj. Wyższe osoby mogą ją dotykać kolanem. Jedzie jakieś światła przeciwmgłowe i inne. Zerowanie przebiegu dziennego. Tak tutaj w ogóle mieści się prawie dwumetrowy petrol head. Pozycja za kierownicą w zasadzie jest ok. Jest tutaj dobry klimat. Jest to taki wyjątkowy samochód. Ogólnie można byłoby porównać do Brera, chyba Volkswagena Scirocco. Scirocco też jest fajne. Kiedyś myślę, może wpadnie na kanał jakieś. O, teraz trzeba było troszeczkę popieścić. I cyk. Alfa Romeo V6 JTS Twin. Jakbym był Niemcem, bym przeczytał Pfazer. Ha! Jak to Niemcy robią. 3.2 JTS, po prostu. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to 3,2-litrowa V6 Holdenowska, która została zmodyfikowana przez Alfa Romeo. Alfa po prostu zmodyfikowała ten silnik jakby pod swoje wymogi, pod swój taki performance, niby pod jakieś tam ekonomię nawet, ale no nie wiem. Producent tutaj mówi o zużyciu paliwa jakoś 8 litrów poza miastem i chyba 16 w mieście. To tak jest, tak mniej więcej zużycie paliwa jest tutaj takie jak w V8-eczce. Ale powiem wam, jaki ten silnik ma dół. Nawet przy 2000 obrotów czuć, że po prostu tutaj ten wóz chce żyć. 260 koni mechanicznych oraz 322 Nm. Napęd na wszystkie koła Q4 i jest to Torsen, czyli stały napęd na wszystkie koła, a dokładniej Torsen typu C bodajże. 57% mocy jest na tył i reszta na przód. Popatrzcie, taka bazowa Brera miałaby tutaj napęd na przód, ale jeśli mamy 4x4, no to już tak bardziej na tył troszeczkę. Słuchaj, możemy zamknąć maskę. Źle to wygląda, jak w Alfie Romeo jest otwarta maska. Jacyś radykalni Volkswageniarze mogą tutaj się naśmiewać, tymczasem wymieniają sobie sami, zrzucają głowicę na przykład. Manualna 6-stopniowa skrzynia biegów o oznaczeniu nie M32, chociaż myślałem, że będzie tutaj M32, a F40. Kurczę, mimo iż to auto nie jest aż tak duże, to trochę waży. Ponad 1700 kg. Ogólnie w sumie 260 koni mechanicznych, dość elastyczny, wolnoscący, ale dość elastyczny silnik. Jest tutaj, myślę, frajda z jazdy, jeśli chodzi o osiągi. Przyspieszenie do pierwszej setki, jakie tutaj deklaruje producent, 6,8 sekundy. Powiem tak, raczej deklarowanego czasu przez producenta nie osiągnę, ponieważ nie chcę tutaj ostro aż tak ruszać. Nie chcę właścicielowi zajechać sprzęgła, a łatwo to zrobić, jeśli mam manualną skrzynię i napęd na wszystkie koła. Także tak z wyczuciem ruszę. Proszę bardzo, 6,9 sekundy. No zdrowizna. Na prędkość maksymalna to podobno 240 km na godzinę. Kurczę, dziś jest piątek, zobaczymy jaki będzie ruch na Kołbaskowie. No nie wiem, te 240 przydałoby się tutaj osiągnąć. Tym bardziej, że nie ma tutaj żadnego kagańca. Ja się przenoszę na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Trzymajcie kciuki. To jesteśmy na miejscu, stanąłem już tutaj na wyjeździe. A nie będziemy tracić czasu, by tutaj tarabanić się przez parking. Co tam na przejściu granicznym w Kołbaskowie? Jakieś BM-eczki, A6, C8 w Avancie. My jesteśmy, można powiedzieć, dzisiaj tutaj najdziwniejsi. To co? Palimy bestie i przy tym soundcheck. Oj, ta maszyna furczy i burczy. Przejechałem tutaj kilkanaście, no 10 km na przejście granicznym w Kołbaskowie. Jechałem tak 110-140, 12 litrów, no 12 litrów średnie zużycie paliwa. Kasujemy, ale to będzie próba
Kurczę. Nigdy bym się nie spodziewał, że taką będę miał ciekawą pracę kiedyś. No ale wiecie, no praca jak praca. Dobra, dajmy sobie tutaj nawiew i dzida. No, jest. Jest ten feeling. Jest to cuore sportivo, chłopie. No i dziewczynko, cuore sportivo. Dobra, tutaj mamy ograniczenie do 60. Jaki mamy dzisiaj wiatr? No, już widzę w stronę Berlina, będziemy cisnąć pod wiatr. Ale na zawrotce z wiatrem, za co po zawrotce będzie duży ruch. Dobra, zobaczymy, się okaże. Aż zatankowałem jeszcze troszeczkę. Za 50 zł jeszcze dolałem na wszelki wypadek, żeby tutaj nie obudzić się z ręką w nocniku. Dobra, ściągam kamerę. Alfa Romeo, Brera. Przypałowy samochód? Myślę, że nie. Tak. Guten Tag. Guten Tag. Schmün und zurück. Ich mache Videotest. Videotest? Ja. Kameras? Aha. Okay, thank you. Okay. You can go. Okay, thank you very much. No panie, drogi. Videotest. Machen Sie. Go! Dobra, lecimy. Będziemy tutaj 100-200 mierzyć. Może co z drugiego, z trzeciego biegu. Dwójeczka to tak do stówki. Tutaj się buja ten samochód. Dobra, i ciśniemy. Niemiecka strona. Odcinek bez ograniczeń. No grubo. Ale ciśniemy pod wiatr. I piąteczka. I dwie stóweczki tak mniej więcej według GPS-u drugiego mostu. 21,5 sekundy 100-200. Ale kurczę, trochę z górki pod wiatr, więc taki pomiar zakalcowaty. Trzeba będzie to zbadać jeszcze raz, najlepiej na powrocie. Wie co, ja tak rozkminiałem, czy jest to po lift, czy przed lift, ja sobie przypomniałem. W przed lifcie to chyba mieliśmy tutaj czerwone podświetlenie i inna czcionka była. A po lift, no to chyba to już jest po lift, mi się wydaje, bo białe jest podświetlenie zegarów. A no i właśnie ta czcionka jest, tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że jest, kurczę, to poliw. Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, możecie mnie uzupełnić. Co, ja tutaj może sprawdzę prędkości obrotowe. O, szósteczka w ogóle. To tak jest 140 km na godzinę. Dobra, 140 km na godzinę. To mamy 3141. Zwolnimy do 120. Tutaj lekkie rezonowanie jest z gałęcjusza. Gałęcjusz już ma taki lekki po prostu luzik. Wiecie, to auto było ściągnięte ze Szwajcarii bodajże, ale nie było jeszcze dopieszczane. Sprzęgło było wymienione. Petrol chyba się tutaj dorwać musiał. 120. No to 2682. Spalanie tutaj spada. 22,4. 25 na maksa ta Alfa pokazuje i taki będzie dzisiaj wynik. Tego się boję. Ja tankuję. Stówka. 2206. No. Zobaczcie. Z szóstego biegu 2000 coś obrotów i ten wóz normalnie sobie przyspiesza. Jest bardzo, bardzo elastyczny. Jak na wolno ssaka. Można się zdziwić. Ale czuć, że ten wóz chce żyć. No. Jest pod wiatr. Wieje dzisiaj trochę. A normalnie tutaj jest elegancka bujana. Zasięg 121 km, ale tak sobie depniemy, to momentalnie nam on tutaj spadnie. Kurczę, Brerą jadę pierwszy raz. 159 były na kanale. Sam miałem kiedyś 159, fajnie wspominam. 2,5 roku jeździłem tym autem. A na kanale były i 1.9 JTDM, 16-zaworowy. I 2.4 JTDM też porobiony. Jeszcze było nawet 1.75 TBI. Też porobiony, ponad 300 koni mechanicznych. O, tutaj ktoś miał mały unfal. No dobra, tutaj tak sobie może piąty bieg zrobimy.
pozdrawiamy Coli. No i teraz pod górkę i tak dalej. I normalnie tutaj jeszcze przyspieszamy. Powinna to być piękna próba autostradowa. Tylko kurczę, ten wiatr z drugiej strony. Chociaż nie, z drugiej strony coś się tak chyba uspokoiło. Dobra, wiecie co? Widzimy się za chwilkę na odcinku specjalnym. No, przejechałem 2 km i zasięg spadł o 10. Tak tu jest. No tak, jadę sobie 170-180 średnie zużycie paliwa 22,6. A to takie lekkie geny Ferrari, można powiedzieć. Tak najbardziej. Więc też zużytko musi być nawiązujące. O proszę, M2 Competition Szczecińska. Dobra, wjeżdżamy na odcinek specjalny. Jeśli chodzi o prowadzenie, przy wysokich prędkościach jest pewnie. Przy niższych też, ale na zakrętach no to już czuć trochę masę tego samochodu. Fajnie się tym autem rusza. Jak jest manual i 4x4, no to kurczę, to jest takie, wiecie, tak dociąga po prostu ten tył jeszcze nas. Dobra, tutaj zwolnię. A ktoś będzie miał niemieckie numery, to będzie wyprzedzał i mi zajedzie drogę. Przekłamanie jakie tutaj jest? Małe jest. No dobra, i tutaj depniemy. No jest pod wiatr. Średnie zużycie paliwa już 24 prawie. Puszczam na razie 231 km na godzinę według GPS-u. Zawrócimy sobie i depniemy. Znaczy wiecie, powiedziałem tak jakbyśmy teraz nie deptali. Zawrócimy i depniemy. Nie no, teraz też deptaliśmy, tylko kurczę tak. Wiecie, no jak jest do wyboru jazda z wiatrem albo pod wiatr, to wiadomo, że ja wolę z wiatrem sobie tam wykorzystać możliwości danego samochodu. Zasięg już 86 km. No, paliwko tak, ale tak tu ma być, no Boże Święty, no co? No i dobra. Nie, fajnie ten samochód się odpycha, normalnie, bardzo mi się podoba. Ja to przynajmniej czuję. No i teraz będzie soundcheck piękny, myślę. Idź da. Ole! Aż mi się tak buzia zrobiła z wrażenia i chyba tak zostanie już. Mam wrażenie, że jak tak szybciej się przejechaliśmy, to też wydeszek tutaj się rozgrzał i troszkę bardziej buczy. Alfka. Dobra, teraz się tak nie będę spinał. 100-200 sobie później zbadamy. Będzie okazja. 20 coś sekund będzie. 22 sekundy ja obstawiam. To ci holdenowski silnik. Po tuningu Alfa Romeo oczywiście. No nie, i tutaj jest już luźniuteńko. Jakie 31, to w ogóle spod górkę podjadę i bez spinki jak lecimy sobie. Muszę tu odpuścić, bo widzę na prawym pasie ruch jest. Hamulce 330 mm tarcze z przodu. Chyba czterotłoczek jest. A z tyłu 295 tarcze. Także jest trochę hamulca, ale wiecie, no, z piątego sobie pociśniemy, z piątego już. No i tutaj już. Gleba. Na glebę. Średnie zużycie paliwa 25, ponad nawet.
245 już. 246, w ogóle co li minęliśmy za przeciwka. 246 i jeszcze by tutaj się maszyna bujnęła. S-Max tutaj szaleje po dwóch pasach, tańczy jak szalony. No tak, bo tutaj coś się dzieje. Ole, ta Vectra to ją zarzuciło tutaj ostro. Kto to Vectrą C w ogóle tutaj wywinął takiego orła? Czy to przednia napędówka? Dobra, kurczę pieczone, bo zapomnę. 100-200 trzeba zbadać. Układamy się za tira i co, strujeczki? Pociśniemy sobie strujeczki, pociśniemy 100-200. Ale chyba damy radę. No i proszę bardzo, kurcze pieczone, minus 1% i 18,8. Panie drogi, tego się nie spodziewałem. To na równi by było gdzieś tak 20 z kawałkiem. Dobra, i akurat rezerwa. Yeah. Ale wciągnął, kurczę. Tak, czekajcie, tak jedną ósmą baku to już zjadł. Ile zrobiliśmy kilometrów? 37. I dobra, myślę, że to by było na tyle. 246 km na godzinę. Maszyna jest zdrowiutka, od 0 do setki 6,9 sekundy i się wcale tak aż nie spinałem nad startem, bo oszczędzam tutaj sprzęgło. 100-200, 18,8, minus 1% zjazd z górki. Coś pięknego. Ażby tutaj chciało się tak głośno krzyknąć buongiorno. Aczkolwiek wypada powiedzieć ciao. Bo to w tym odcinku byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego. Mega. Pozdrawiam was, do zobaczenia w jakimś kolejnym materiale. Na razie.